23 maj, rok 2007. Stadion Olimpijski w Atenach, ostatni wielki triumf Milanu w Europie. Właśnie tego dnia włoski klub po raz ostatni wygrał w Champions League, pokonując 2-1 Liverpool. Rok 2011, pod wodzą Massimiliano Allegriego z takimi piłkarzami jak Ibrahimović, Ronaldinho, Pirlo, Thiago Silva, Nesta, Gattuso, Seedorf, Inzaghi, po raz ostatni Milan sięga po tytuł mistrza Włoch. Potem były jeszcze wicemistrzostwo i trzecie miejsce. Sezon 2012-2013 był ostatnim sezonem w topie włoskiego klubu. Pierwszym kryzysowym sezonem Milanu okazał się sezon 2013-2014, kiedy to zajęli odległe 8 miejsce, nie dające im prawa do startu w europejskich pucharach. Przez pierwszą część sezonu trenerem był Allegri. W drugiej obowiązki te przejął Seedorf, który pracował zaledwie do początku czerwca. Kolejny sezon okazał się jeszcze gorszy. Zaufano wieloletniemu napastnikowi Milanu Filippo Inzaghiemu. Niestety Pippo zawiódł wszystkich, a drużyna zajęła bardzo odległe 10 miejsce. W następnym sezonie zmagań było odrobinę lepiej. Jednak to wciąż nie był wynik na miarę potencjału klubu. Zespół miał przejąć Sinisa Mihajlović, trener ze sporym doświadczeniem, który wcześniej pracował w Sampdorii, Fiorentinie, Katani czy Bolonii. Skończyło się na 7 miejscu i pożegnaniem z serbskim szkoleniowcem po roku. Milan bardzo często zmieniał trenerów w ostatnich latach. Jednak początkowo wydawało się, że nowy szkoleniowiec Vincenzo Montella zmieni sytuację. Jego podopieczni zajęli 6 miejsce, które dawało prawo do gry w lidze europejskiej. W oknie transferowym poprzedzający sezon przeprowadzono dużo wartościowych transferów. Do Milanu trafili m.in. Leonardo Bonucci z Juventusu Turyn, Andre Silva z FC Porto, Andrea Conti z Atalanty, Hakan Çalhanoğlu z Bayeru Leverkusen, Ricardo Rodriguez z Wolfsburga czy Mateo Musaccio z Villarreal. W sumie Milan wydał zawrotne 231 milionów euro na transfery. Wydawało się, że wszystko zmierza w jak najlepszym kierunku. Początek sezonu był całkiem obiecujący. Dobry start w Serie A i pewny awans do fazy grupowej Ligi Europejskiej. Niestety dla Milanu coś zaczęło się psuć po ligowej porażce z Sampdorią 0-2. Potem przyszły jeszcze porażki z Romą 0-2 i bolesna derbowa klęska przeciwko Interowi Mediolan 2-3. Montella pracował jeszcze przez kilka kolejek, ale ostatecznie po zremisowanym 2-2 meczu z Torino Vincenzo pożegnał się z posadu trenera. Szefostwo Milanu postanowiło postawić na sprawdzony i zawsze zawodzący schemat z zatrudnieniem byłego piłkarza na posadzie szkoleniowca. Tym razem zaszczyt ten przypadł Gennaro Gattuso, który, przypomnijmy, latem ubiegał się o posadę w Jagiellonii Białystok. Włoch swojej przygody nie może zaliczyć do udanej. Na 4 mecze 2 przegrał z HNK Rijeka w lidze europejskiej i przed ostatnim Hellasem Verona 0-3. Zremisowali z ostatnim Benevento 2-2, tym Benevento, które po 17 ligowych meczach ma 1 punkt zdobyty, jak łatwo się domyślić z kim. Jedyne zwycięstwo Gattuso odniósł przeciwko Bolonii 2-1. Jak to się skończy? Źle. Było widać po Seedorfie i po Inzaghim, że ten schemat nie ma prawa się sprawdzić w Milanie. Tym bardziej za sterami klubu nie powinien siadać człowiek, którego oferta została odrzucona przez polski klub. Chciałbym się mylić, bo jest to wielki klub z przepiękną historią, jednak nie widzi mi się projekt pod tytułem Gattuso trenerem Milanu. A co spowodowało zjazd Milanu? Na pewno polityka transferowa. Nie uzupełniono dobrze braków po legendach takich jak Nesta, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Inzaghi czy Kaká. Każdy z nich miał kolosalny wpływ na grę i niestety takich postaci Milanowi brakuje. Czasami ma się wrażenie, że nawet cudotwórca nie potrafiłby ulepić z tych piłkarzy drużynę na miarę przynajmniej gry w Lidze Mistrzów. No chyba, że kolejnym wyzwaniem w trenerskiej karierze Guardioli miałoby być odbudowanie potęgi Milanu. A jak wy myślicie? Co stoi za tak słabą formą tego klubu i wynikami poniżej wszelkich oczekiwań? Piszcie w komentarzach. Na dziś to tyle, dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętaj o przycisku subskrybuj i kliknięciu dzwonka, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli się podobało, możesz zostawić kciuka w górę, no i widzimy się już wkrótce o 20:00. Do zobaczenia!